Cześć, tu mówi Maniak i zapraszam na odcinek Na dobre i na złe, aktorzy i prawdziwi partnerzy. Małgorzata Foremniak ma 52 lata, dwukrotnie zamężna. Z pierwszego małżeństwa z Tomaszem Jędruszczakiem, który zginął w wypadku, ma córkę Aleksandrę. Wraz z drugim mężem Waldemarem Dzikim ma dwójkę adoptowanych dzieci. Para rozwiodła się w 2011. Swego czasu w mediach pojawiły się pogłoski o jej romansie z Rafałem Maserakiem. Pomimo początkowych zaprzeczeń obu stron w 2007 potwierdzili, że są parą, natomiast dwa lata później ich związek się zakończył. Artur Żmijewski, urodzony w 1966 w Radzyminie. W 1990 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Ma żonę Paulinę i troje dzieci, córkę Ewę i dwóch synów, Karola i Wiktora. Radosław Krzyżowski ma 47 lat. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną imienia Ludwika Solskiego w Krakowie. Jest mężem aktorki Dominiki Bednarczyk. Mają córkę Kaję, urodzoną w 2005 roku. Tomasz Kot, urodzony w 1977 w Legnicy. W 2001 roku ukończył PWST w Krakowie. 30 września 2006 ożenił się w Częstochowie z Agnieszką Olczyk. W 2007 urodziła im się córka Blanka, a w 2010 syn Leon. Agnieszka Dygant, urodzona w 1973 w Piasecznie. Była żoną aktora Marcina Władyniaka. Jej obecnym partnerem jest reżyser i scenarzysta Patryk Joka, z którym ma syna Ksawerego, urodzonego 13 marca 2010 roku. Cezary Kosiński, urodzony w 1973 w Bielsku Podlaskim. Z żoną Anną Kosińską są małżeństwem od 20 lat. Mają dwójkę dzieci, syna Konstantego oraz córeczkę Julię. Katarzyna Bujakiewicz, urodzona w 1972 roku w Poznaniu. W 2018 poślubiła Piotra Maruszewskiego, z którym ma córkę Aleksandrę. Marian Opania, urodzony w 1943 w Puławach, syn Juliana Opani, który zginął w Powstaniu Warszawskim. Jest ojcem aktora Bartosza Opani. Jego żoną jest Anna Opania, mają córkę Magdalenę. Jolanta Wraszyńska, urodzona w 1968 w Mysłowicach, z pierwszego małżeństwa z aktorem Robertem Gonerą, ma córkę Anastazję. Natomiast z drugim mężem, Grzegorzem Kuczeriszką, operatorem, z którym rozwiodła się wiosną 2010 roku, ma córkę Anielę. Obecnie spotyka się z terapeutą Tomaszem Zielińskim. Dorota Segda ma 53 lata. Jest wnuczką pułkownika Władysława Segdy, dwukrotnego brązowego medalisty olimpijskiego w Szermierce. Rozwiedziona z aktorem Janem Korwin-Kochanowskim od 2001, jest żoną kompozytora Stanisława Radwana. Bartosz Obuchowicz, urodzony w 1982 w Warszawie. Jego żoną jest psycholog Katarzyna Sobczyńska, z którą ma trzy córki: Mariannę, Marcelinę i Michalinę. Redbad Klenstra, urodzony w 1969 w Amsterdamie, był związany z piosenkarką Katarzyną Nosowską. W sierpniu 2017 roku poślubił aktorkę znaną z serialu Na dobre i na złe, Emilię Komarnicką, z którą ma syna. Robert Koszucki, urodzony w 1977 w Krakowie, w 2001 ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Jest żonaty z Karoliną Szykier-Koszucką, z którą ma córkę Leon. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli odcinek się podobał, subskrybujcie kanał koniecznie. Naprawdę warto. Zostawcie komentarz, a na każdy na pewno Wam odpiszę.